swojej pracy, jakby, którą nazwałem Opus Reticulatum, chciałem jakby nawiązać do pewnej rzymskiej tradycji budowania murów metodą siatkową. Jest to jeden z tropów interpretacyjnych mojej konstrukcji. Drugą inspiracją było to, że ja pracując wcześniej w innych materiałach, chciałem po prostu zaeksperymentować z bardziej trwałymi elementami. Wcześniej moje działania były związane z trawą i woskiem, czyli też tworzenie pewnych monumentalnych struktur. Dom to tak w pierwszym skojarzeniu zawsze jest takie miejsce przyjazne bardzo dla wszystkich. I tak się wydaje, że to jest ognisko domowe i takie było też moje pierwsze skojarzenie do tej pracy, żeby usłyszałem, jaki jest temat. Ale tak sobie potem pomyślałem, że właśnie dom to jest takim miejscem w pewnym sensie opresji, takim miejscem, naszym ostatnim schronieniem i takim miejscem, nad którym się wydaje, że mamy władzę. I ta władza objawia się w tym, że możemy kogoś do tego domu zaprosić, możemy do tego domu wyprosić też. Tym dalej użył, ponieważ takie napisy, których używam przeważnie w Srebrzeniu, one składają się z piksli, bo uważam, że piksel jest takim podstawowym źródłem informacji w obecnych czasach. I jak się tych piksli nagromadzi wystarczającą dużą ilość, to się stworzy z nich rodzaj klatki. Po prostu one, te piksle zaczynają wyglądać jak dziury w klatce. I chodziło mi tu o pokazanie tej klatki, tych naszych przyzwyczajeń. Klatki naszego myślenia o domu jako właśnie takim miejscu ostatniego przyczółku władzy człowieka, którym w świecie takim nieprzyjaznym, że jesteśmy poddawani różnym władzom, to tam się wydaje się nam oczywiście, że takim jedynym panowaniem właśnie to możemy tylko właśnie w swoich czterech ścianach zapewnić. Technika jest to srebrzenie płotkowe, czyli taka bardzo starożytna technika, która dużo prac już zrobiłem w ten sposób. Podoba mi się, bo to srebrzenie niczego nie zmienia. Ono nie zmienia w żaden sposób struktury materiału, na którym jest srebro położone, ale zmienia go w sposób diametralny, bo to struktura jest dokładnie ta sama, natomiast staje się zupełnie czymś innym. I ja zacząłem to stosować jakby za Florenckim, który tłumaczył, że w ikonie metal jest używany po to, żeby pokazać, że dana przestrzeń dotyczy świata nierzeczywistego, świata duchowego, innej przestrzeni właśnie, powiedzmy, mentalnej. I to w ten sposób wydaje mi się, że przenoszę jakby znaczenia, które są tutaj w inną przestrzeń. Pokazuję, nadaję temu znaczenie właśnie nie z tego świata, nie z tej rzeczywistości, że to przynależy od razu już jakby do sfery, powiedzmy, nawet takiej może nieużywanej teraz, ale do sfery sakrum.